Żeby nie było, że olewam. Aha! To one się zastępują! Ale za to ty dwa... Yo! To good jest! Dobra, to teraz tak. Ja chciałem powiedzieć, i tak ważną rzecz, bardzo, bardzo ważną rzecz, że tutaj jest gdzieś mlecz. Znaczy nie, żartowałem. Ale dobra, już wiem o co chodzi, powiedzieliście mi... Hunter, bo ty musisz tego, bo ty musisz wziąć jakiegoś tego. Co to za... Dawaj mnie tu hen-henu, pozbieramy normalnie. No, jeszcze się nie mogę za nim przywitać normalnie tak jak się witam. Znaczy, no tak, o to mi chodzi, że nie mogę się jeszcze tak przywitać. Z jednej bardzo prostej przyczyny. Bo dostałem ostatnio bana na witanie się tak, bo to nie jest dzień, tylko to jest noc. I ja się tak nie mogę witać. Także czekamy, ale mogę się przywitać do was. Mogę się do was tak przywitać w sumie. Moim super fajnym nowym przywitaniem, które jest już przygotowane. I ja postaram się, żeby wleciał film przed tym, jak się będę... A marchewką też będę mógł rzucać na przykład? To by było dobre. O, hunterplorty mam dwa. Lel? A dlaczego ja tu mam hunterplorty? Dlaczego... Aby ja sobie wciągłem. Wszystko jasne. Dobra, ale mogę się z wami przywitać nowym przywitaniem. Ponieważ wiecie, ja chcę być bardzo cool i w ogóle chcę być bardzo młodzieżowy. I postanowiłem, że to będzie moje nowe przywitanie z racji tego, że zmieniłem nick z Hunter Big na Hunter. No każdy dokonuje jakichś szalonych zmian w swoim życiu. Także na razie mogę się przywitać z wami słowami, czyli Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie, pucucy pupum. Znaczy bez tego pucucy pupum, chociaż może to też będzie, zobaczymy jeszcze. Ale tak, zmieniłem swój nick i dziękuję oczywiście za podpowiedź z tym. Dziękuję oczywiście za podpowiedź z tym, co ja tutaj muszę robić, tak? Z tymi cytrynami, bo ja nie wiedziałem, co z tymi cytrynami zrobić. Ja nie wiedziałem w ogóle, co cytryny w ogóle, co z tymi cytrynami, że co? Że cytryny są i co z nimi? Ja nie wiedziałem, co z tymi cytrynami, nie? A teraz już jestem mądrzejszy i wiem, no. Tego się nie spodziewaliście, że ja taki będę cwany i będę wiedział, co? No chodź, gdzie się tutaj rzucasz? Także no, Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Człowieku, jak to jest chyba najbardziej świetne przywitanie całego YouTube'a. Nikt na YouTube nie ma tak świetnego przywitania jak chyba moje na chwilę obecną, nie? Takie świetne normalnie przywitanie. Aj, powiedzieliście mi, że tych kutaków to musi być mniej trochę. Bo to tak za dużo jest i to one się potem tam fakają, nie? Znaczy, że nie, że się fakała się, nie fakają się. Cztery i kutak, oj, starczy wam, no. A tutaj tego, a z tym nic nie mogę, dobra, czyli tu się wrzuca jeden i potem jest, aha, dobra. Teraz ja cwany jestem. Dobra. Tu buraki rosną. W ogóle muszę jakiegoś takiego... Taki hunter tu, muszę być taki hunter, no. I one, wy też tutaj rozmawiacie, będziecie, tak? Dobra, ja to was zostawiam w takim razie. To ja sprawdzę coś. Bo podobno jest taka opcja, że można zrobić coś takiego. Ale to nie w tę mańkę, czekaj, to ja widzę w drugą. Że podobno same kutaki mogą być, tak? Vertes widziałem tam jakiś odcinek na grze, że same kutaki ma normalnie, nie? Ja mówię, Vertes, jak ty to zrobić? A on mi nie powiedział, bo z nimi rozmawiałem tak naprawdę. Także powiedział mi, że mi nie powiedział, bo z nim nie rozmawiałem o tym, ale... Ale sprawdzimy dzisiaj. Co tam wertezałkę ogarnął? To patrz, tu wodne się... Gdzie jest? Ej, nie, bo... Kutak! To i w kaczuchę się chciał zmienić. Ja wiem, co on tu chciał. Ja wiem, ja go znam, on taki cwany jest dosyć, nie? Kurczaka do tego, to jest w ogóle magia, nie? Dobra, to ten, ja tu chciałem sobie zrobić tego... O, tego koopa chciałem zrobić. To normalnie z tym tutaj, o, pięknie. I... Bok, 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 bok.
No i zamknąć mordy i siedzieć, nie? I myślę, że sobie poradzą. Tutaj wiadomo, oczywiście lordy chciały... Weź mnie z tą kaczką! O, niech se skaczą, niech się bawią, tutaj wiecie, impreza. Świat się kręci, a my z nim, daj mi tę noc, tę jedną noc, czy coś tam będzie. Nieważne w sumie. No bo się czepiali tutaj, wiecie, że... Bo się, niektórzy się czepiali, że rozpoczynam od end zamiast od start i niektórzy w ogóle... Tak dużo osób się czepiało w ogóle, ja mówię, a co wiesz jak czepiacie, nie? A oni mi nic nie odpowiedzieli, mówię, o wy kurde, wy czepialskie, czepialce wy. I się czepiali, nie? Ale ja już nie będę mieli się do czego czepiać. Chociaż może będą, no znowu sobie znajdą jakiś powód. W ogóle muszę zmienić teraz nick w Minecrafcie, nie? Muszę być teraz, jak jestem hunter, to muszę być taki bardziej hunter. Albo tego mistera huntera Brighta to zostawię, bo to jednak to już zapamiętane jest, niech będzie. Ale co do nicku to już nie zmieniam, nie? Chyba. Co do niku, to tak stwierdzam, że chyba sobie zostawię to, co mam, bo jest spoko to, co mam. I tak sobie wymyśliłem właśnie. A nie mogę się jeszcze przywitać... Nie mogę się jeszcze przyjąć tym takim przywitaniem z przywitania. Nie mogę sobie przywitać się właśnie tak, jak się miałem przywitać, bo nie mogę po prostu i tyle. A szóstej nie ma, dlatego ja się nie mogę przyjść. Dobra, bo ja nawet nie wiedziałem samo, o co mi chodzi tak naprawdę. Dobra, już wiem. Tu oka, daj mnie tego oka. Ja pierdziu, jak to trzeba normalnie dbać o wszystko tutaj, panie kochany. Chodzisz tutaj, tu się ogarniesz, tu się ogarniesz, tu przyziemisz, szafę przyziemisz. Straszne w ogóle to jest. Nie tam tych... Tu jest za dużo tych slajmów dalej, to trzeba wypieprzyć gdzieś tu. Tam jest wypieprzarka, czekaj, bo tu się wypieprza. Tu wypieprzę na razie tako. Złapię go jeszcze raz, wypieprzę go dalej. Tutaj tako. Tu się wypieprza, no. I to se leci, chociaż z drugiej strony nie, tam chyba szybciej będzie mi spadało to. Bo za dużo jest tam tych żronek, głupi jak to... Pociupciane jakie, o. 2, 5, 8, 50 ich tam jest, no kuźwa i... Co? I farfo, co ty, chodź. A już jest po szóstej, dobra, to mogę się przydać. Dzień dobry, farmo! Oh, fuck you, ty, nie mogę przejść! Jest gruby! Co jest? Ty, ja przytyłem, czy on? Czemu ja tu ze slime'em nie mogłem przejść? Co to za porządki jakieś? Nara! Ale piękne wybuchy normalnie w tym, nie? Piękne, coś pięknego. No i Eldon na rejonie, Hunter na mikrofonie, słuchajcie, witam w kolejnym odcinku. Wspaniałym odcinku, cudownym odcinku. Przekozackim odcinku. Ze Slime Ranchera. I co ja będę dzisiaj robił? No nie wiem, no w sumie no nie wiem, no co ja mogę. Od cytryny odkryłem, co robią, jak się w ogóle... Jak to się w ogóle z nimi robi, to jestem zadowolony z tego, bo ja nie wiedziałem. Tych mogę powyrzucać w sumie, tych. Bo to oni mi to niepotrzebni są w sumie. Dalej uważam, że jest ich za dużo. Chodź. No kurde. Chodź. Co taki zdziwiony? O! Wychodzimy. Stasiu, wychodzimy. Nara. I leci. Explosion. A, bez explosion, dobra. No widzicie, to jest paruwa jednak. Dobra, ja uciekam. Porywam pana. Chodź, ja ci mówię, tu będzie spoko, mamy faworki, świeżaki, wszystko człowieku co chce, człowieku, slime. Nara, ale żartowałem, ale sobie prankster, obijają. A się wkurzył normalnie aż wybuch. Ja rozumiem takie zdenerwowanie w sobie. Miodowe jak spadły z ceny, człowieku. Prawie nic nie kosztują. Patrz, wszystko, ja na łeb naszedł, ja. Albo ja sprzedawałem chyba ostatnio. To ci ja normalnie całą gospodarkę świata zniszczyłem w tym momencie. I co? Robicie się czy nie? Ta, robią się na pewno, no. Zero robienia. Jak ja mam tych kogutów pozdobywać tak swoją drogą? Bo to nie wiem, dobra, to może będą się robiły te koguty czy coś. Nie wiem w sumie jak się koguty robią, co robią? Kok, czy jak? O, siemano. Bo ja stąd to już wszystko tak poogarniałem sobie w sumie, nie? Ja bym tutaj ogólnie jeszcze poszedł w jednym celu, tak naprawdę. Tam do tej, tam, z tym tam, o.
Ja wam powiem, po co bym tam poszedł. W ogóle to będą teleportery, będę musiał porobić. Takie fajne rzeczy. Ale ja jeszcze chciałem ogólnie... Ogólnie chciałem sobie jeszcze jedną rzecz ogarnąć. Mianowicie, czy tutaj nie ma żadnych takich Gordo Slime'ów? Mogą być te Gordo Slime'y tam i ja bym chciał, żeby one były. A jakby były, to ja bym był zadowolony. O. No rozumiecie, takie coś sobie wymyśliłem. Może akurat będzie możliwość, żeby tam były. No jak nie będzie możliwości, no to... No nie wiem, no nie będę płakał czy coś tam, ale... No będę płakał. Nieważne, dobra. Ot, nie, ja z tym wielkim... No. Nara. O, patrz, menda, co że... No. Już widziałem, że on chciał tam być niekoleżeński dla nich, a ja wiedziałem i patrz, i co? I cwaniaku. Cię załatwiłem od razu. Fajna jest ta muzyka tutaj. Wbijamy się normalnie, słuchajcie, na rejon. Jak to prawdziwe Eldo na rejonie powinno wyglądać normalnie, tak, że podchodzisz i Eldo. No i Eldo i wchodzisz. Niech wielkie Eldo cię prowadzi przez świat. Dobra. Tam w sumie to nic nie ma takiego ciekawego. Cześć, to ja bym poszedł jeszcze raz tutaj na szybko, tylko żeby sobie coś poogarniać. A na tym drzewie nic kompletnie nie rośnie. To biedne drzewo takie w sumie. Tam widziałem jednego takiego. O, dobra, jest już kilka tych takich tych kwantumów. A z tymi kwantumami to raczej nie będę nic robił. Bo najbardziej to mi w sumie zależy tylko na, tak naprawdę na tym, żeby sobie poogarniać co? Poogarniać sobie, no ogarnąć sobie tego Gordo tutaj. On musi gdzieś być, to jest niemożliwe, żeby takiego wielkiego postaka tu nie było. Potrzebuję, bo jeszcze muszę poodblokować sobie jakieś inne tam części świata. Bo to... No, tu chcę sobie, o. Tam coś jest ciekawego, ja jestem pewien, że tam coś jest. Ale przejściówki... A, czekaj, tu jest przejściówka, dobra. Ja sobie... O, tu piękna muzyka, Boże, normalnie... Miód w moich uszach, znaczy dla moich uszu. Taka ładna, no. Dobra, pstryk. Ale go pstrykłem. Aż mu się chyba dziko zrobiło, takiego pstryka dostał. Patrz! Patrz, i ten hen. O, elegancko, mam go. Ale ile tu wodnych jest, ty? Ile w sumie jest? Raz, dwa, trzy. Trzy tylko są? Żyłem jakby z miliard ich tu było. Dobra, ja wchodzę tutaj na górę, patrz. Góra wchodzą na herę. O, patrz! Ja umiem w to, patrz, ja w to umiem, patrz! Ale widziałem jakiego trolla. Ja. A czyli tymi pogofrutami trzeba napierdzielać, dobra. No to będę wiedział w takim razie. O, o. I pa. Bo tu coś fajnego może być. Jakieś dzikie dzikusy. Takie. Sprytne, nie? Takie te. Takie, no. Sprytne, no. Tu podlecę, o. Zalecę, podlecę. Ja, czekaj, go marchewkami wybiję, chodź. Do kąta. Ale czy mi te A nie, te kubery były przeterminowane. Pewnie ze słoików jakieś czy coś. Tu jest woda, to nie, to ja tutaj nie. Nie mówię, że jestem przeciwnikiem kąpieli, ale zwolennikiem w sumie też nie. A nie będę tu jakoś szedł, coś tam się produkował, po co mnie to? Ja jestem prosty chłopak, prosty człowiek, normalnie. O, marchewki. O. Cwaniaki, kuźwa. Jest jakie cwaniaki? Cwaniaki takie, no. Kamienne kutaki są, normalnie. Czerwona pchełka. A z tą czerwoną pchełką to... Nie mogę zbyt dużo zrobić. Ja bym tam chciał, nie? Admin, mogę tam? Pa, ten jak leci, ty. Cwaniaczek. Admin, bo ja tam chcę. No i normalnie, admin, no. Jestem. Tylko tak myślę, czy... To jest dobre, żart, nie?
Niby nie rzucam żartu, jednego rzucie, ty myślę. Ale nie, słuchajcie, tak. Nie, czasami mi się zdarza i teraz tak właśnie taki jest motyw, że taki moment, że mi się zdarzyło. Że nawet jakieś myślenie się włączyło. Co się nigdy nie wydarzyło. Jak ja w ogóle raperem chyba zostaję, nie? Tak stwierdzam. Czy normalnie, słuchajcie, jak ja zaraz z tym, z Multim i z BDOS-em będę kręcę kolejny klip Emeraldy, nie? Ja wam mówię. Premiera 31 lipca, nie, lutego. Tam 2150 rok. Tu coś jest? Odkryłem niesamowite miejsce, w którym nic nie ma. Kompletnie nic. Tam widziałem jednego takiego dużego, ale... O pa pa pa, jak go zesnajpię, patrz. Ale go zesnajpię, ja. Ale ja mam mistrzem snajperki. Jakby była snajperka w tej grze, to ja już bym nie musiał jej używać, bo ja już ją umiem, nie? Taki dobry jestem, no, normalnie, słuchajcie. Gdzie? Kur... nie żryj! No i patrz, zeżar jedno, no. Co za... I zeżar, no. A może tu jest jakiś ukryty ten... grubasek, czy nie ma? Ładne są ty. Ja to będę chciał, tylko jeszcze nie wiem kiedy. O, w ogóle to jest dobre, ja w wodzie od razu chodzę. Obecnie chodzę sobie w wodzie. Tak, so, lubię po wodzie pochodzić trochę. Tu coś będzie. Jak w mordę strzelił, patrz. Co jest? Nic, no kompletnie, no wiedziałem przecież, no. Przecież mówiłem to od początku. A nie, żartowałem, ja nie w tę stronę. To weźcie, bo wy jak zwykle wiecie wszystko najlepiej. Weźcie, wy mnie proszę powiedzcie. Czy... tym tu ogólnie coś... Co on taki był ścieknięty? To powiedzcie wy mi, czy w tym obecnie tutaj coś, to jest jakiś taki ten gordo, co bym go mógł czymś nakarmić, bo... Bo ja bym pokarmił w sumie. Tylko jeszcze nie wiem czym. Nie wiem kogo. A tu coś jest? Tu jest takie przejście sobie normalne, no. I tu jeszcze raz można. Tam się pstrykają, to niech się pstrykają, nie będziemy przeszkadzać. Sam nie lubię, jak ktoś mi przeszkadza w pstrykaniu. Jak on teleporta zrobił? Ale idealny lot, jak? Jak wylądowałem, co? Normalnie, słuchajcie. Ja chcę tam wejść, tylko ja nie mam kluczyka. A ja tak sobie tam wszedł. I sobie tak tam posiedział, i takie rzeczy tam porobił. Normalnie coś niesamowitego było. Tylko właśnie jeszcze mi brakuje jednej rzeczy, słuchajcie, bo mnie brakuje kurde tego gordo, no. Gdzie on może być? No nie wiem, gdzie on może być w sumie. No tam jest jakieś światełko do nieba, no nie wiem, chyba wielka orkiestra się tam grają, wiecie kto, nie? Wiecie kto puszcza światełko do nieba. Sam będę mówił jakby... Wiecie wszystko! Ożesz ty fuck! Cześć! Dobry farmo! A nie, sorry, przepraszam, to już było. Nieważne, dobra, słuchajcie, no zlamiłem jak ostatnia lama. Jak nie jak Albert, bo Albert to alpaka, od razu chciałem też jeszcze przypomnieć, tak delikatnie. Proszę nie mówić, że Albert to jest lam, bo to jest alpaka. Ja w ogóle muszę pozbierać teraz te pogofruty tutaj. Muszę iść, a cię panie, kurde, wzięło się normalnie, porobiło takie rzeczy, nie? Ty, no jeszcze ze dwa zostały. To ja polecę. Czy nie, zbiorę tamte, bo najpierw jak mi wylecą. A ja tyle zbierałem, no.
I by potem było, co? 8 miod... O, cię pan, jakie oni żądania mają, ty! I co wy żerecie? Nie pochwalą, żeby się żerecie po... Co ty, w życiu się nie pochwalą, co żrą? Powiem, co tam żerecz? Nic! Tacy są, no! Patrz, kutaka ze żar... No nie, no to jest tragedia! Ty, ale nie wiedziałem, że z tego w ogóle drzewka to aż tyle rośnie! Nie żri... Patrz, powyżerali wszystko, no. Kamy, macie marchewki, to musicie wpieprzać te wszystkie pogofruty? Chamstwo i cygańska muzyka, dosłownie ja nie, po prostu... Idź pan, panie, z nimi się nie dogadasz kompletnie. Ale dobrze, mam cytrynkę przynajmniej, to z cytrynką będę mógł coś tam porobić. Że co będę mógł porobić? Po prostu zaraz wrzucę cytrynę i tam będą szamali wszyscy i zadowoleni chyba będą z tego, że mogą sobie szamać cytrynki na przykład. Ja bym był zadowolony. Ktoś mi powiedział, masz cytrynkę. No ja lubię cytrynę, normalnie bym powiedział, to ojo, albo zjadł cytrynę, nie? Taką cytrynę zjadł normalnie. Albo nie, wezmę sobie jeszcze dwie cytryny, o. I będę miał komplet cytryn, proszę bardzo. Chlast, chlast. No i w dupę se wsadzę, no już nie ma tych cytryn, no na pewno. Po cytrynach. To się nachapałem tych cytryn. Mistrzostwo świata po prostu, nie? Cytryną... W życiu tyle cytryn nie miałem. Dobra. Kutaki, macie zastępstwo. Padają cytrynki. A kutaki, robimy tęczę z kutaków, patrz. Najlepsza tęcza świata, nie? Jest, to wygląda jak broń z Wormsów po prostu. Dobra, słuchajcie, będę kończył ten odcinek, no dużo nie zrobiłem, bo nie wiedziałem za bardzo co. Ale w kolejnym odcinku będziemy robili coś w laboratorium, tak o, no. I piękne rymy się ułożyły. Daj mi tego mint mango. Idę tam podrzucić. No i dobra, mordy, serdeczne arigato oczywiście za obejrzenie tego materiału. No mordy jesteście dalej, nie? Jesteście mordy, tylko wiecie, tylko się przywitanie trochę zmieniło, a tak to wszystko jest to samo. Dalej jesteście mordy, dalej jesteście fajni, całkiem w porządku jesteście. Tylko teraz jest Eldo na rejonie. Ale pożegnanie zostaje. Także no, serdeczne arigato oczywiście za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie tego, bo na tyle. Kolejny odcinek będzie w sobotę o godzinie 14. A ty, jak tobie się nie podoba, to wypierdzielasz stąd w trybie natychmiastowym. Nara! I to było na tyle z przygód tego kolegi. Odbił się od ścianki do wody. I proszę bardzo. I to było na tyle. Także żegnam się z wami. Do następnego. Trzymajcie się. Yo!